Antoni Pawlak. Poeta, prozaik, publicysta. Debiutował jako poeta w 1973 roku w miesięczniku Litery, a w 1975 roku ukazał się jego pierwszy tomik poetycki Czynny całą dobę. Już w czasach licealnych związany z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, patronem duchowym młodej gdańskiej opozycji antykomunistycznej. W 1972 roku skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za kolportaż ulotek wzywających do bojkotu wyborów. Represyjnie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zebrał swoje doświadczenia w demaskatorskiej i bestsellerowej książeczce wojskowej z 1981 roku. Był członkiem redakcji niezależnego czasopisma Puls i jednym z twórców pisma literackiego Naprzeciw, które powstało w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 roku. Następnie etatowy pracownik NSZZ Solidarność regionu Mazowsze, internowany w stanie wojennym. W latach 1989-1991 wszedł w skład sekretariatu redakcji Gazety Wyborczej. Później został szefem działu kultury tegoż dziennika i jego dodatku Gazety o Książkach. Za swoją działalność opozycyjną odznaczony w 2011 roku Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Jest autorem około 20 książek, w większości tomików poetyckich. Laureat Nagrody imienia Kościelskich, Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Miasta Gdańska Splendor Gdanensis, otrzymał również srebrny medal Gloria Artis. W 2019 roku był nominowany do Pomorskiej Nagrody Literackiej za wspomnieniowy zbiór anegdot Zapiski na paczce papierosów. Tomik poezji, ale bez rozgrzeszenia, to, jak napisał Krzysztof Sipczyk, wysokooktanowy zapis doświadczenia erotyzmu i polityki, który nie rozgrzesza, nie niesie pocieszenia, nic nie ułaskawia. Tadeusz Nyczek, zanurzając się w poezji Pawlaka, podkreśla: jedno wydaje się niezmienne. Antkowa umiejętność łączenia cudu jasnej poezji z ciemną prozą życia. Pawlakowe wiersze są proste i czytelne, ale płynie w nich wartki nurt misternych, zaskakujących skojarzeń.